Dzień dobry, cześć. W dzisiejszym odcinku tematem będzie śwido-śliwe. Zapraszam na film. Może najpierw pokażę, jak wygląda w całości takie drzewo. Nie jest on wielkim jakimś drzewem. Jeżeli chodzi o pień, to ma dosyć cienki pień. Tutaj taka jest właśnie korona. W tym roku, jeżeli chodzi o owocowanie, to powiem Wam, że jest kiepsko, mało jest owoców. Dzisiaj mamy 8 czerwiec i pora właśnie, abym je dzisiaj już zerwała, ponieważ widzę, że tutaj już zaczynają na tym drzewie owoce gnić. Także teraz było dużo opadów deszczu u nas. I widzę, że już zaczynają się po prostu psuć na drzewie. I powodem tegorocznych małych zbiorów wiadomo, że są też te przymrozki, które były u nas w kwietniu. To na pewno też jest jedną z przyczyn. Drzewo to zostało wsadzone w 2020 roku, także będzie miało w tym roku 4 lata, a czytałam, że w pełni, jeżeli chodzi o to drzewo, owocowanie, pełne owocowanie osiąga w 6-7 roku. Owoce świdośliwy zawierają też więcej białka, tłuszczów i błonnika pokarmowego niż inne owoce. Poza tym zawierają witaminy z grupy B. Owoce są słodkie, można robić z nich dżemy, soki, można również je mrozić. Poza tym dodawać można do ciast, muffinek, czy na przykład do tarty na słodko. Świdośliwa, inaczej gołębie jagody, zawiera duże ilości antyoksydantów. Porównując ją do borówki amerykańskiej, owoce świdośliwy zawierają 7 razy więcej wapnia i żelaza oraz 4 razy więcej potasu. Ja w zeszłym roku robiłam dżem, bo miałam więcej tych owoców niż w tym roku. W tym roku tylko po prostu będę to jadła. Na bieżąco zerwie i po prostu się zje w danym dniu. Także polecam, sadźcie świdośliwe, jeżeli jeszcze macie miejsce w swoich ogrodach, w swoich działkach. Tak naprawdę myślę, że warto. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.